Dzień dobry Państwu. Czym jest nasz język? Czy tylko wyrazem emocji, próbą komunikacji, czy też określonego typu kodem porozumiewania się w ramach konwencji? W dzisiejszym programie wita Państwa w ramach PPTV nasza przyszłość Marcin Korecki. Chciałbym się zająć tematem świadomości języka. Jako lekarz mam do czynienia z przedstawicielami wielu kultur. Moi oboje rodzice byli językoznawcami i z perspektywy czasu pojawiają się pewne wątki splatające się w wyraźny sposób wielopoziomową tkaninę albo jak komuś wygodniej przynajmniej cztero- lub pięciowymiarową mozaikę. Tak zwane topiksy, którymi się dzisiaj będziemy zajmować, to komunikacja, język, wymiana informacji i ekspresja świadomości. To, że język służy komunikacji, wiemy. Od rania dziejów jednak tak nie było. Kiedyś sposobem komunikacji, niektórzy powiedzą językiem komunikacji, był świat symboli, rysunków. Jeśli spojrzymy na zapisy w starożytnych bibliotekach, nie operowano koniecznie literami. Gdyby przyjrzeć się piśmiennictwu azjatyckiemu, chociażby Chin czy Japonii, to aż ciężko oprzeć się wrażeniu, iż wróciliśmy w czasach high-techu, w erze postinformacyjnej, do prób komunikacji przy pomocy smileys, symboli, do ukształtowanego w pewnych systemach, skatalogowanego języka komunikacji przy pomocy skrótów logicznych, można powiedzieć. Ale czy tylko logicznych? Informacja. Czym jest informacja? Informacja to przekazywanie czegoś, jakiejś energii i formy, którą nadajemy naszemu przekazowi. Rozmawialiśmy już o tym kiedyś i to nawet niejednokrotnie w ramach rozważań na temat pamięci wody. Padały takie nazwiska jak profesor Masaru Emoto, jak inny badacz niemiecki, pan Lautervasser. I okazało się, iż woda jako szczególny rodzaj nośnika praktycznie komunikuje nie tylko z naszym światem zewnętrznym, ale z całym światem wewnętrznym, że istnieje praktycznie płynna granica. W jaki sposób komunikowali nasi przodkowie? No, komunikowali przy pomocy rysunków i komunikowali przy pomocy zupełnie innego typu grup językowych. W jednym z swoich wykładów pan dr Bruce Lipton użył sformułowania, iż język został stworzony po to, ażeby zatrzeć określonego typu prawdy. Czy aby? Jaki język? Czy wszystkie języki są równe sobie? Z punktu widzenia języków z czasów prehistorycznych ciężko nam cokolwiek powiedzieć, gdyż badacze coraz to spierają się z sobą o zakres historii, o to, czy tu, czy tam nie dodano nam 1000, czy też 2000 lat w przebiegu historii, bo jak wiemy, historię piszą zawsze zdobywcy. Wedle niektórych przekazów, przynajmniej co się tyczy Europy, to już w czasookresie od 15 tysięcy lat, nie od 1500 przed naszą erą do 800 przed naszą erą, mieliśmy na terenie Europy do czynienia z dużego typu unią, czy też konsolidacją pewnych plemion, w tym słowiańskich, nordyckich. Pytanie jest oczywiście, jak do tego doszło i czym oni się posługiwali. Jeżeli Państwo śledziliście kiedyś naszą historię w kategoriach bardziej ogólnych, abstrahując może od aspektów politycznych, bo wtedy jest łatwiej spojrzeć na to wszystko i może bez uprzedzeń, to pojawił się taki wątek, iż po pewnych przesunięciach płyt tektonicznych, czy też katastrofach geologicznych, doszło do sytuacji, w której ludy północy, czy też ludy, które przyszły z północy,
z kontynentu czy też ziemi o nazwie Hyperborea przeszły przez północ Europy, ale nie w tej formie, w jakiej to dzisiaj widzimy. Kiedyś, znaczy ta północ Europy miała też inny krajobraz, innego typu klimat, mówiło się o subtropikalnym klimacie. I że właśnie, przepraszam, te plemiona rozprzestrzeniły się, poczynając od szerokich połaci Azji, poprzez Europę, aż w kierunku południowych części Europy. Do tych plemion mieli należeć różne ugrupowania German, ugrupowania ludów nadbałtyckich, no i różnego typu grupy Słowian, czy też Lechitów. Nie chciałbym tutaj wchodzić w różnice etnologicznie, gdzie naukowcy różnicują pojęcia Sarmacji, Tartarii i różnego typu innych tworów geograficznych, czy też geopolitycznych, bo nie jest to akurat moją intencją w ramach dzisiejszego spotkania. Jeśli to Państwa interesuje, znajdziecie w internecie aż na to wielu różnych przykładów i też może argumentacji. Jedną z ciekawszych argumentacji, która mogłaby nam wytłumaczyć trochę fenomeny ruchów na terenie Europy, przedstawił nie tak dawno temu pan doktor Franc Zalewski na niektórych kanałach YouTube'a. I co ciekawe, zaproponował bardzo nowoczesną interpretację fenomenu Atlantydy. Wedle pana doktora Zalewskiego w roku 1222 naszej ery doszło do kataklizmu, gdzie w wyniku uderzenia meteorytu na, można powiedzieć, wschód od Helgolandu, doszło do wymazania lokalnych partii kontynentu, do zalania szerokich połaci ziem, z których resztka ostała się pod postacią Anglii i Irlandii, i do określonego przemieszczenia się uchodźców z zatopionego kontynentu. W swoim wykładzie pan doktor bardzo ładnie argumentuje, przedstawiając niejako kulturę kontynentu, który zaginął, jako wzbogacenie późniejszych rozwojów w zakresie technicznym i militarnym w Europie. Ale nie chciałbym opowiadać tutaj o konfliktach z Ramzesem III, tylko może bardziej o aspektach kształtowania naszej mowy. Podobno kiedyś na terenie Europy funkcjonowały języki, które w znacznie bardziej kompleksowy sposób umożliwiały nam wkomponowanie się w pole morfogenetyczne. Dla naszych przodków rzeczywistość była znacznie bardziej wielowymiarowa. Uwzględniali tradycję, czerpiąc z niej wartości, umieli komunikować ze światem niewidzialnym, ze światem gwiazd i widzieli też swoje pochodzenie duchowe gdzieś daleko w gwiazdach. W tamtych czasach posługiwano się w dużej mierze dwoma grupami języków. Jeden oparty był na runach i z tego co wiemy, to nie tylko kraje nordyckie czy germańskie operowały tego typu językiem. Również plemiona Prasłowian posługiwały się nim chętnie. Językiem, o którym prawie zapomnieliśmy, a który równie dobrze dla niektórych znacznie pełniej oddawał jedność tego świata, jego wszystkich wymiarów, widzialnych i niewidzialnych, materialnych i niematerialnych, była głagolica. W międzyczasie mamy do czynienia z renesansem głagolicy. Nie chcę wchodzić tu w systematykę, która wspomina, iż jedyną taką praktycznie namacalną ostoją, która pozostała po trzech głównych grupach głagolicy, jest znana nam z historii i z języku krajów ościennych cyrylica czy też kyrylica. Czym była głagolica? Głagolica była próbą zintegrowania nas jako Prasłowian z całym kosmosem.
była możliwością korespondowania i niejako zamawiania sobie rzeczywistości w sposób zupełnie pokojowy i naturalny. To, czym zajmuje się aktualny trend w sensie secret i typy coachingu z zakresu myślenia życzeniowego, w Niemczech też mamy tego trochę, jak na przykład zamówienia w uniwersum, różnego typu autorów, gdzie każdy próbuje odnaleźć Amerykę na nowo. Nasi praprzodkowie umieli z tym sobie świetnie radzić. I to w sposób naturalny. I teraz, jeżeli zastanowimy się, dlaczego język czy języki operujące tradycją, kulturą, znacznie głębiej sięgającą niż same litery, unikły zanikowi, to jedno z uzasadnień sugeruje rozwój i ekspansję Cesarstwa Rzymskiego. Niegdysiejsze plemiona Germanów, które także chętnie posługiwały się przynajmniej pismem typu runy, uległy relatywnie wcześniej adaptacji do posługiwania się też pismem i alfabetem łacińskim. A jak wiemy, jeżeli nauczymy kogoś czytać, pisać i myśleć w kategoriach określonego alfabetu, to z biegiem czasu przejmie też pewne wartości wewnętrzne, którymi się ta kultura i ten system myślenia posługuje. Tak stopniowo z biegiem czasu doszło też do zaniku tradycji posługiwania się oboma charakterami pisma na terenach słowiańskich. Teraz możemy sobie postawić dobre pytanie, co miały w sobie tamtejsze czasy? Posługiwanie się językiem, posługiwanie się znacznie bardziej selektywnym podejściem do życia. Proszę Państwa, historia Słowian ma bardzo wiele wspólnego z historią narodów północy. Pewne elementy powtarzają się przez pokolenia. Jeżeli kiedyś, może ktoś z Państwa słyszał o tak zwanej sadze Bok, sadze dotyczącej narodów Skandynawii, może w szczególności w Finlandii, gdzie już wtedy mówiło się o głębszym spojrzeniu na życie i na przykład w tamtych czasach bardzo wyraźnie było akcentowane, iż nie każdy powinien być kreatorem nowego życia. Tutaj służyły pewne zasady do doboru rodziców dzieci. Dziwnym zbiegiem okoliczności w okresie jeszcze przed II wojną światową powstał na terenie Danii też Instytut do spraw eugeniki, do spraw genetyki i do spraw kontroli niejako polityki demograficznej. W czasach, gdy III Rzesza weszła na polskie terytoria, powstała też filia tego ośrodka na terytorium Polski, o czym się dzisiaj w zasadzie prawie nie mówi. Ale idea nie przyszła z samej III Rzeszy, tylko przyszła troszkę bardziej z północy. Podobnie jak tradycje, o których wspominałem, czyli ta hyperborea, to nie jest określenie nasze czy naszych praprzodków dla tego kontynentu, który zaginął. Jest to określenie łacińskie. Czyli znowu dochodzimy do tego, iż każdy język ma swoją specyfikę i kształtuje myśli i też kulturę. Co się tyczy genetyki i zapisów, tak wtedy może dziwnych, czyli ta historia w ogóle jest równie fascynująca, co prawie że traktowana jako okultyzm ze względów politycznych. Kiedyś na przykład niektóre kraje germańskie, krainy rościły pretensje do tronu fińskiego i to jak Państwo poszukacie po historii w internecie, znajdziecie wystarczająco dużo wskazówek na ten temat, to jesteście w stanie zastanowić się nad tym bardzo indywidualnie. Mogę tylko osobiście polecić. Ale nawet w czasach nowożytnych mieliśmy do czynienia z tak zwanym prawem Rittera.
który jest niewytłumaczalny z punktu widzenia czystej logiki. Jakiś hrabia Ritter, czy też Lord w Anglii kiedyś miał taką ideę, żeby skrzyżować zebrę z koniem. Stać go było na to i no, po usilnych staraniach i wielu próbach w pierwszym momencie do niczego nie doszło. Ale z upływem czasu nagle okazało się, iż tego typu fenomen pojawił się. Czyli w jakimś następczym pokoleniu z tej klaczy, która była kiedyś pokryta tam przez osobnika innego gatunku, urodził się potomek reprezentujący cechy i zebry, i konia. Mówi się, że w przypadku odniesienia do ludzi mieliśmy do czynienia w sposób dość wyraźny z tym fenomenem po jednym z igrzysk olimpijskich na terenie Rosji, gdy 2 do 3 lata później po wizycie Amerykanów tam przyszły na świat dzieci odpowiadające swoim fenotypem, czyli wyglądem fizycznym, tak by pochodziły od ojców z tamtego kontynentu i to ciemnej karnacji, czyli wskazywało dość wiele na pochodzenie afroidalne. Mimo że jakikolwiek fizyczny kontakt był nierealny, naukowcy mimochodem przypomnieli sobie o tym prawie Rittera i wspomnieli, że fenomen, dlaczego jeżeli jakaś kobieta w swoim pierwszym kontakcie z mężczyzną z powodów niewiadomych przejmuje sygnały z jego organizmu, które mogą zaowocować w jej późniejszym życiu przy płodzeniu potomstwa dalej, że coś w tym jest. Proszę Państwa, jest bardzo wiele fenomenów, co do których nie mamy wyobrażenia, skąd się biorą i dlaczego. Jest wiele mądrości byłych kultur, przysypanych piaskiem historii przekazów, o których mało się mówi i o których być może zapomnieliśmy. I gdybym miał zakończyć nasze spotkanie pożegnaniem naszych praprzodków Słowań, którzy żegnali się w sposób mniej więcej następujący: chwała Bogom, chwała przodkom, prawda nam, to bez względu na to, czy jesteście Państwo przekonani do tego typu kontaktów, czy też wymiany uprzejmości, to trudno przyznać, iż to stwierdzenie sięga znacznie głębiej w nasze korzenie ze sferą ducha, ze sferą przodków i z naszym wnętrzem, niż powierzchowne nara albo do następnego razu. I tym optymistycznym akcentem chciałbym Państwa zostawić swoimi własnymi refleksjami na temat języka, jego roli kulturotwórczej, jego roli kreatywnej na naszej przysypanej piaskiem historii. Pożyczyć miłego dnia i pożegnać się tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.